Warszawa jakoś przeżyła najazd antyglobalistów, czy jak chcą oni się nazywać, alterglobalistów. Zostały nam z tego pozabijane deskami witryny sklepowe. Zostało dużo płyt paździerzowych, które pewnie do czegoś uda użyć. Mam nadzieję, że nie do następnych tego typu demonstracji. Zostało też poczucie pewnego niesmaku, czy pewnej przesady, że koniec końców okazało się, że owych antyglobalistów było niewielu. Być może siły policyjne zaangażowane w to były za duże, choć no, po tym, co się stało niewiele tygodni później w Łodzi, można się spodziewać, że gdyby sił policyjnych przygotowanych w stolicy było nieco mniej, mogła ta manifestacja nie przejść tak spokojnie, bo właśnie równie dobrze mogli się w niej znaleźć kibice, czy jak chcą ich nazywać media, pseudokibice, równie dobrze mógł się tam znaleźć właściwie każdy, bo któż to jest antyglobalista? Obserwując różne demonstracje pod hasłami antyglobalistycznymi się odbywające, dochodzę do wniosku, że zasadniczo antyglobalistą może być każdy, kto ma ochotę przyłączyć się do jakiejś demonstracji i, mówiąc językiem ludzi, którzy się tym zajmują, dymić. Czyli prowokować rozmaite burdy, tak zwane zadymy. Widzieliśmy w tym pochodzie ludzi, którzy nielegalnie kopią węgiel w Wałbrzychu. Widzieliśmy starych, socjalistycznych, zgoła komunistycznych działaczy zjednoczonych ramię w ramię z tak zwanymi zielonymi, z przedstawicielami rozmaitych subkultur. W gruncie rzeczy można pomyśleć, że wspólny mianownik tego wszystkiego to jest po prostu chęć pokazania władzy, że jej nie lubimy. To jest pytanie oczywiście, czy jednak antyglobalistów należy się obawiać i czy należy ich w takiej sytuacji traktować poważnie. Pytanie przede wszystkim, czy należy ich traktować poważnie jako propozycję intelektualną, bo na pewno oczywiście każdy komendant policji w mieście, w którym odbywa się jakiekolwiek spotkanie Światowego Forum Gospodarczego, Banku Światowego, czy po prostu szefów państw z jakiegoś regionu, musi antyglobalistów traktować poważnie. A w sensie intelektualnym, jeśli chodzi o mnie, odpowiadam na to pytanie tak. Należy się antyglobalistów obawiać, choć z pozoru wydaje się ten ruch czymś szalenie niespójnym. Są tam i ci, którzy kontestują tak zwaną globalizację z pozycji skrajnie lewicowych, i ci, którzy kontestują ją z pozycji skrajnie nacjonalistycznych. Są izolacjoniści, którzy chcą powstrzymać napływ imigrantów do swoich krajów, są rasiści. Są konserwatyści, którzy mają zupełnie inne powody, żeby nie lubić procesów globalizacyjnych. No ale jeśli wykonamy taki prosty test i spojrzymy po prostu na zdjęcia z rozmaitych zlotów antyglobalistycznych i z rozmaitych manifestacji, to na pewno tym, co nam najbardziej się rzuci w oczy, będzie obfitość sierpów, młotów, portretów Che Guevary, gwiazd czerwonych bądź białych na czerwonych tle, portretów przewodniczącego Mao i całej ornamentatyki komunistycznej, które 10-15 lat temu mieliśmy nadzieję, że już została definitywnie złożona do grobu. Otóż to jest przyczyna, dla której bać się należy antyglobalistów. Bać się należy zawsze takich ludzi, którzy mają na skomplikowane pytania bardzo proste odpowiedzi. Zwłaszcza, że ta odpowiedź, której ruch antyglobalistyczny udziela na pytanie o globalizację, jest w gruncie rzeczy tą samą odpowiedzią, której udzielała międzynarodówka socjalistyczna w XIX wieku. Wszystkiemu winien jest kapitalizm. Kapitalizm powoduje walkę klas. Walka klas powoduje ubożenie ubogich po to, żeby się mogli bogacić bogaci. Powiem szczerze, moim skromnym zdaniem ci ludzie, którzy dzisiaj, młodzi przeważnie, którzy pod sztandarami walki ze światowym kapitalizmem, a wielu z nich nie ukrywa, że z kapitalizmem w ogóle maszerują po ulicach każdej stolicy światowej, w której tego typu zloty się mogą odbywać, w gruncie rzeczy nie różnią się zbyt wiele od tego tłumu, który gdzieś w czasie krucjat, czy nawet wcześniej jeszcze dokonywał pogromów w żydowskich dzielnicach i podpalał te dzielnice. Z jakiej przyczyny? Dlatego, że nie mieściło im się w głowach, że ktoś nie siejąc, nie orząc, a jedynie pożyczając pieniądze, może mieć z tego zysk. Skoro ktoś handluje, skoro ktoś pożycza pieniądze, a więc bez pracy fizycznej się bogaci, to myślano w wieku XII, musi w tym być jakaś diabelska sztuczka, muszą w tym być jakieś czary. Chociaż mamy wiek XXI, to nauka ekonomii nie upowszechniła się aż tak bardzo, żeby nie było ludzi, którzy do dziś uważają, że jeżeli istnieje Światowy Bank,
ten bank udziela pożyczek, ten bank udziela rozmaitych kredytów i ten bank ma potem z tego zyski, chociaż jego ubrani w krawaty i garnitury pracownicy nie trudzą się pracą fizyczną, to niewątpliwie musi to być jakiś wyzysk i musi to się dziać kosztem ludności krajów biedniejszych, które pewnie dlatego są biedniejsze, że są bogatsze. Trudno dyskutować z anty- czy alterglobalistami, ponieważ każdy argument, jaki się wysunie, natychmiast będzie odrzucany jako argument, który tego akurat konkretnego antyglobalisty nie dotyczy. Jak powiedziałem, są tam ludzie z bardzo różnych parafii ideowych, ale warto zadawać pytania temu modnemu ruchowi o to, czy zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka porcja obłudy jest w tym, co robi i jak bardzo niespójne są ich działania. Globalizacja, tak zwana globalizacja, to swobodny przepływ ludzi, swobodny przepływ kapitału i wolny handel. Każda z tych trzech rzeczy, wbrew temu, co twierdzą anty- czy alterglobaliści, jest z korzyścią dla krajów ubogich i dzieje się kosztem pewnego ograniczenia się przez kraje bogate. Jakkolwiek każda z tych rzeczy jest czymś takim, co przynosi zyski wszystkim, ale przynosi te zyski wszystkim później. W pierwszej chwili kogoś musi zaboleć. Kiedy międzynarodowy, ponadnarodowy koncern buduje fabrykę w kraju ubogim, przenosząc ją z kraju bogatego, to nie traci na tym kraj ubogi. Traci na tym ten kraj, z którego ta fabryka została wyprowadzona. Dlatego wtedy ludzie, którzy z tej fabryki żyli, którzy zawdzięczali jej nie tylko swoje pensje, ale również swoje świadczenia socjalne, bardzo chętnie nadstawiają ucha na argumenty, iż stało się coś złego. Ale oczywistym mechanizmem, który każdy psycholog wyjaśni, jest to, że oni wolą słyszeć, iż coś złego dzieje się tym robotnikom, którzy będą pracować, którzy zajmą ich miejsca pracy gdzieś tam na drugim końcu świata, w Tajlandii, w Indiach czy w Pakistanie, bo przecież będą zarabiać mniej. To jest prawda, dlatego właśnie koncern międzynarodowy wyprowadza fabrykę z Ameryki i przenosi ją, powiedzmy, do Pakistanu, żeby mniej płacić. Rzecz w tym, że Pakistańczyk, który wcześniej nie zarabiał nic, a teraz ma możliwość zarobić o połowę mniej od robotnika amerykańskiego, wcale się skrzywdzony nie czuje. Czuje się skrzywdzony ten robotnik, który mieszka w kraju bogatym. Kiedy wolny handel pozwala sprzedawać ziemiopłody rolnikom z krajów biednych, oni się nie będą czuć z tego powodu skrzywdzeni. W ten sposób mogą sprzedać jedyne, co mają i zarobić pieniądze, które są im potrzebne. Ale oczywiście sprzedają swoje produkty dużo, dużo taniej niż robią to rolnicy z krajów rozwiniętych. To oni się czują skrzywdzeni. Dlatego w ruchu antyglobalistycznym pierwsze skrzypce grają ludzie tacy jak francuski chłopski przywódca José Bové. W ruchu antyglobalistycznym pierwsze skrzypce grają organizacje, które chcą nie dopuścić do tego, aby fabryki wyprowadzane były z bogatych krajów, i wielki wpływ mają na ten ruch rozmaite organizacje, które chcą zamykać granice swojego kraju przed tanim importem, po to, żeby bronić producentów. W porządku, jestem w stanie to zrozumieć. Jest to działanie w racjonalnie pojętym, chociaż krótkowzrocznie pojętym interesie ludzi, którzy w krajach bogatych żyją. Ale jeżeli ruch przeciwstawia się temu, co może spowodować przynajmniej zmniejszenie, jeśli nie odwrócenie klęski głodu w krajach ubogich, jeżeli taki ruch przeciwstawia się temu, co może kraje ubogie zmodernizować, jeżeli taki ruch zachłystuje się frazesami o tym, że Ameryka zużywa najwięcej zasobów naturalnych na świecie, zapominając o tym, że Ameryka jest nie tylko największym producentem na świecie, ale przede wszystkim jest największym importerem na świecie i że to właśnie otwarcie jej granic i Światowa Organizacja Handlu pozwalają żyć, jeśli niedostatnio, to przynajmniej przyzwoicie, setkom tysięcy farmerów, robotników i handlowców w ubogich krajach. Jeśli, powtarzam, dzieje się to wszystko, to mamy do czynienia albo ze straszną głupotą, albo ze straszną obłudą. I tak niestety, jakkolwiek brutalnie by to zabrzmiało, muszę potraktować niechcianych, szczerze mówiąc, w gości, którzy przez Warszawę przetoczyli się barwną i na szczęście, przyznajmy, nie mającą żadnych strasznych konsekwencji manifestacją.